Czy byliście się kiedyś niewolnikami swojego losu? Że miejsce i czas i okoliczności, w których się znajdujecie, są waszym przeznaczeniem, a nie waszym wyborem. I że w sumie fajnie byłoby to zmienić. Dzisiaj o tym, że można zmienić swoje życie na wiele sposobów. Zacznę najpierw od tego, co nie działa. Kiedy obudziła się we mnie pasja pomagania biednym, ja myślę, że byłam uzależniona od pomagania. Pojawił się pomysł na szlachetną paczkę. Na początku nazywało się to Twarzą w twarz. Odwiedzaliśmy rodziny. Tak, rodziny biedzie, początek lat 2000, straszna bieda. Ludzie nie mieli na jedzenie, na ogrzewanie, na środki czystości. Pojawialiśmy się wśród tych rodzin, staraliśmy się zdobyć sobie dla nich jakieś paczki, ale zależało też nam na tym, aby mogli wyjść z biedy. No nie szło za bardzo. Wtedy pomyśleliśmy, że być może te rodziny są już w okołach swojej biedy, w nawyku, przyzwyczajeniu. Ale może chociaż pomożemy im dzieciom, ich dzieciom. Zaczęliśmy więc wysyłać wolontariuszy, tutorów do dzieci w tych rodzinach. No bo student na taki biedny, to tak, ma sukces w studiach. Ma umiejętności, bo umie się uczyć i ma przyszłość, ma jakieś marzenia. W tych biednych rodzinach nie było sukcesu, nie było umiejętności, nie było przyszłości. To i tak duża zmiana. To była faza testowa projektu. Wysłaliśmy do różnych rodzin. W sumie było kilkadziesiąt osób w różnych sytuacjach. Owoc był jednak zawsze taki sam. Osobami, które nie chciały tutorów, wolontariuszy u siebie w domu, byli rodzice. A mój syn jest taki najgorszy. Ma mierne. Wystarczy. Okazało się, że ta mentalność biedy to życie w tym zaprogramowanym przez własne wnętrze świecie jest nie do uwolnienia. Łącznie z dziećmi, które w tej atmosferze idą do szkoły, nie wiedziały, że mogą się uczyć, nie wiedziały, że mogą wygrywać. Nie wiedziały, że mogą mieć swoje życie i zacząć odnosić sukcesy. Według mnie większość ludzi żyje w takich niszach własnego umysłu, w takim wewnętrznym zaprogramowaniu. No bo pamiętam do dzisiaj, bo na to chodziło. Idę po kolei. No, średnio zarabiająca rodzina. Lekarz. W klatce schodowej. Przedsiębiorcy. Totalna bieda. Nawet nie mają prądu. Czym się różnili? Ci najbiedniejsi nie mieli możliwości. Mieli tak jak wszyscy inni, ale z nich nie korzystali.
Dlatego najwięcej osób na świecie doświadcza nędzy swojego życia i swojego losu mniej lub bardziej. Ale wszelkie dobre rady i pomoc i tak im nie pomagają. Ilu ludzi tkwi w swoim losie, a ilu ludzi pyta się o dobrą radę tylko po to, żeby jej nie usłyszeć. Jak ludzie, którzy mnie się pytali o dobrą radę, z niej skorzystali, to milion ludzi w naszym kraju byłoby w lepszej sytuacji. Przynajmniej większość słyszy nic. A to jest tylko środek. Dobra rada to jest pomysł, który trzeba wdrożyć. I to jest największy problem. Że ktoś jest w swoim świecie zamknięty i nic z tego nie wynika. Druga grupa osób to takie, które myślą, że żeby się zmienić, żeby się zmieniło, to trzeba podjąć jakieś radykalne kroki. Wyjechać z kraju. Zmienić zawód, zmienić pracę. Tak za jednym razem. To są ci, którzy żyją często nierealnymi marzeniami. Wyobrażają sobie, jakby było świetnie w innym świecie. Ale ponieważ jest to zmiana za jednym razem, to najczęściej jest ona niemożliwa. Nie można za jednym razem przerzucić całej góry ziemi. Nie można za jednym razem zmienić całego życia. Nie ma takiej możliwości. No więc tkwią w tym świecie, którego nie akceptują, łudząc się swoimi własnymi marzeniami, które w praktyce ich rozczarowują. Bo ciągle to samo i to samo. Jak to jest więc droga? Stosunkowo prosta. Trzeba zmianę zacząć od pierwszego kroku. Bo jak zrobimy pierwszy krok, to zobaczymy, że możemy postawić też drugi. Jak spróbujemy czegoś nowego dzisiaj, to nasz umysł jutro już oswoi się z tym, co było wczoraj. I zrobi następny krok pewnie. Ileż to razy wymyślałaby sobie jakieś nieprawdopodobne życie, w które wchodziłam krok po kroku. Zwykle mnie schodzi na wejście w nową sytuację, nowe życie około 2 lat. Byleby konsekwentnie krok po kroku. Jako wychowawca przez lata byłam już pasterzem akademickim. Wciąż się trochę poczułam, mam tu jedną studentkę, którą pracuję. Przekonam się. Tym się różni od rodziców, że rodzice testują swoje pomysły wychowawcze na tych samych dzieciach, a ja co 2 lata na nowe pokolenie. Najpierw było pokolenie, które dawało dobre rady. Potem takie, które wysłuchiwałem. Potem takie, które wspierałem. Potem jakieś pokolenie. A na końcu okazało się, że jest tylko jedna droga, która pomaga moim młodym przyjaciołom się zmienić. Proponowałem im jakieś szalone pomysły, które mogliby wdrożyć w życiu.
Mieliśmy rekolekcję z świętym Franciszkiem. Jedliście kiedyś chleb posypany popiołem? Święty Franciszek jadł. Moi studenci, większości studenci medycyny, oczywiście zbadali wszystkie typy popiołów. Wybrali ten najbardziej zdrowy. Okazało się, że ponad 100 lat temu popiół był podstawowym elementem codziennego życia. Służył do mycia zębów, do czyszczenia brudnych rąk. Wspierał też procesy trawienia, różne rzeczy. Mieliśmy chleb z popiołem. Miałem nawet kilka słoiczków popiołu, różnych popiołów. No, święty Franciszek wstawał w nocy na modlitwę. Wstawaliśmy. Święty Franciszek na przykład wybierał się w podróż, nie dbając o to, jak przeżyje. Moi wychowankowie stanęli na rogatkach Krakowa bez jedzenia, bez picia. Wybrali się w podróż, a nóż ktoś im poświęstuje. Pamiętam jedna z moich wychowanek z doktoratem już. Pani. Wpadła na pomysł, że wejdzie na drzewo idealnie pod akademikami swoich studentów. Którzy akurat wchodzili na zajęcia. Jedna z moich chłopanek pomyślała sobie, że chce pomóc pewnej żebraczce. I zaprosi ją na herbatę. No ale jak już zaprosił na herbatę, no to do dobrej herbaty. Zrobiła to. Okazało się, że ta żebraczka kiedyś żyła normalnym życiem, miała wyższe wykształcenie. Po prostu tak życie ją zmiotło i umysł tak zmiotł. Pewnie mogłaby dalej normalnie funkcjonować. Pogadały. Tyle tylko, że ona wydała tyle na tą herbatę w herbaciarni, że nie starczyło jej już na wiele miesięcy. Co oznaczało dla młodej studentki medycyny, że każdego dnia na zajęcia musiała chodzić pieszo z Prokocienia do centrum przez jeden miesiąc. Nawet nie wiem, ile tego typu pomysłów mieliśmy. Nieskończenie dużo. Spróbować zmiany. Ja sobie wymyślam różne zmiany w różnych obszarach. Chciałbym kiedyś na przykład pracować w mediach, dlatego że PR, public relations to jest to samo, co w mediach, dobra nowina. Nie, że w mediach, tylko że Ewangelia. Wymyśliłem sobie to, czytałem książki, uczyłem się. Nie wiem, czy wiecie, że był taki czas, że kupowałem wszystkie gazety z kiosku. Po to, żeby uczyć się stylu pisania. Prawie potrafię wszystkimi stylami pisać, które są w tych gazetach. Potrafię dostosować się. No i okazało się, że mimo tego, że właściwie inżynier, że filozof, że taki odjechany, no właśnie. I tak sobie wymyślam. Ciągle coś nowego. I mówię takim ludziom jak wam, że nie musi być tak, jak jest teraz. Wiem, kim jestem, a nie wiem, kim mogę się stać. Mogę wam powiedzieć po raz kolejny o kryzysie, z którego wychodzę. Kryzysie, który polegał na licznych manipulacjach. Również szoka mi mojej opinii jako szefa, że kolejne pokolenie ludzi, którzy za mną pracują, uwalnia się od barier i ograniczeń. I sięga po niemożliwe. Robią rzeczy, których marzyli, a często nawet nie marzyli.
i potrafią. Ponieważ w moim środowisku jest przyzwolenie na zmianę, a nawet obowiązek zmiany. Ryzyko się opłaca. Błąd nie jest problemem. Brak wyciągania wniosków. Już tak. Dlaczego by nie spróbować czegoś nowego? Mamy 24 godziny każdego dnia. Jeśli byśmy nawet przez 23 godziny robili to, co dzień wcześniej, to piękna godzina na robienie czegoś, czego do tej pory w życiu nie robiła. Pół godziny. Ja już byłam bardzo słaby, chory, zaszczuty. To, żeby rozpocząć zmianę, zdawałem się wyjść z mieszkania. I przejść uliczkami, którymi nigdy nie chodziłem. Od tego zacząłem zmianę, w efekcie której jestem tutaj. Apostołowie na górze Tabor chcieli zmiany. Oni byli przy Jezusie, bo liczyli na to, że to będzie król Izraela. Myśleli, że on za nich rozwiąże problem polityczny. Jak Jezus rozwiązał ich problem? Jezus upadł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. A oni wyszli z wieczernika, pozostali na świętego. Widzieli się sami za zmianę świata. Poszli w nim z dala, na krańce świata. Okazało się, że bieg życia świata zależy od nich. A żeby się nie powtarzać, ekstremalna droga krzyżowa jest projektowanym doświadczeniem, które stworzyłam po to, aby dać ludziom przynajmniej pierwszą okazję na wyjście ze schematów. By zapoczątkowali zmianę. Taki pomysł może być dużo więcej.